Rok 2012 jest takim rokiem kolejnych przełomów, można powiedzieć. To znaczy my zajmujemy się już bardzo aktywnie obrotem towarami giełdowymi. Jesteśmy w trakcie przejęcia towarowej giełdy energii, a więc energia i produkty, które są powiązane z energią elektryczną w przyszłości, z gazem i innymi towarami giełdowymi, to jest coś nowego w tym krajobrazie giełdowym. Będzie odgrywać w nim dużą rolę, ale zrobienie tego ważnym aktywem giełdy wymaga też pewnych inwestycji. W tym celu wyemitowaliśmy obligacje, własne obligacje giełdy warszawskiej, które zresztą w tych dniach, jak rozmawiamy, są już sprzedawane do inwestorów indywidualnych po emisji, która była ogromnym sukcesem i która była skierowana do inwestorów instytucjonalnych pod koniec ubiegłego roku. Oczywiście obsługa tych obligacji to też są koszty, które będziemy ponosić. Zmierzam do tego, że tak będziemy zachowywać naszą politykę dywidendową, która oznacza, że bardzo dużą częścią zysku się dzielimy z naszymi akcjonariuszami, ale ze względu na właśnie te inwestycje, również inwestycje w nowy system transakcyjny, który przeniesie nas o kilka lat świetlnych, jeżeli chodzi o poziom technologii giełdowej, to ta dywidenda będzie miała taki poziom, można powiedzieć, wysoki, ale pewnie nieco niższy niż w poprzednich latach.